Juliusz Sętowski, zajmuję się historią Częstochowy, regionu częstochowskiego od 2019 roku. Proszę Państwa, obchodzimy stulecia kolejnych powstań śląskich, które co roku wybuchały na Górnym Śląsku. Celem tych powstań było przyłączenie ziem zamieszkałych przez Polaków do macierzy, do Rzeczypospolitej. Od 2019 roku w Częstochowie z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Kultury, a z pomocą Muzeum Częstochowskiego organizowane są liczne imprezy związane z powstaniami. Mam przed sobą książkę. Wydana została wspólnie przez Muzeum i Regionalny Ośrodek Kultury Częstochowa i Region Częstochowski wobec powstań śląskich. Miejsca, ludzie, wydarzenia. Takie kompendium wiedzy o temacie w formie leksykonu, bogato ilustrowanego leksykonu, pięknie wydanego. Sto kilkadziesiąt haseł związanych z tematyką pomocy Częstochowy i regionu częstochowskiego dla Górnego Śląska. I to nie jest jedyna publikacja. W tym roku ukażą się kolejne. Ziemia Częstochowska wobec Górnego Śląska, z pomocą dla Górnego Śląska. Będzie to słownik biograficzny, liczący 300 kilkadziesiąt postaci osób, które angażowały się w pomoc dla Górnego Śląska. Mowa tutaj o Częstochowianach i ludziach z regionu częstochowskiego. Są to oprócz powstańców, którzy z bronią w ręku walczyli, przedzierali się przez granicę na Górny Śląsk i walczyli. Mowa tu w tej książce będzie też o ludziach, cywilach, w dużej liczbie kobietach, które działały na rzecz pomocy powstańcom. Kolejną książką będzie takie wydawnictwo pokonferencyjne. Konferencja miała miejsce w konferencja miała miejsce w 2020 roku, była dwuczęściowa, odbyła się w sali Regionalnego Ośrodka Kultury. Wzięło w niej udział 10 historyków i tematyka tej konferencji to był udział Częstochowian w powstaniach śląskich 1919-2021. I za chwilę ukaże się tom artykułów, które opracowali uczestnicy tejże konferencji. Imprez przygotowanych w Częstochowie na stulecie kolejnych powstań śląskich było więcej. Mowa tutaj o wystawie, która też była pokazywana w regionie częstochowskim. Wystawa o tym samym tytule, czyli Udział Częstochowian w powstaniach śląskich. Wystawa została przygotowana przez Regionalny Ośrodek Kultury z pomocą pracowników Muzeum Częstochowskiego. Liczne spotkania z młodzieżą, wycieczki, zwiedzanie miejsc, które wiążą się z tematem powstań śląskich. Mówię o miejscach w Częstochowie. Niektóre z nich za chwilę Państwo zobaczycie. Tych przejawów
wątków związanych z powstaniami śląskimi było więcej. Żeby wyjaśnić, czemu, w jakim celu wybuchały powstania. No, najważniejszym celem było przyłączenie ziem zamieszkałych przez Polaków do II Rzeczypospolitej, do Polski. Wiadomo, że po zakończeniu I wojny światowej nie zakończyły się walki o granice. Te walki toczyły się na wschodzie. Wojna z Rosją bolszewicką toczyły się na zachodzie. Mowa tutaj o zwycięskim powstaniu wielkopolskim 1918-1919. Toczyły się na południu o Śląsk Cieszyński. Toczyły się właśnie o Górny Śląsk. I trzykrotnie, jak już wspomnieliśmy, trzykrotnie ludność Górnego Śląska zrywała się do walki. Pierwsze powstanie było właściwie taką demonstracją. Trwało, wybuchło spontanicznie w wyniku terroru niemieckiego. Było sprowokowane tym terrorem niemieckim na Górnym Śląsku. Trwało zaledwie kilka dni. Objęło trzy powiaty i zakończyło się w Szopienicach, gdzie najpóźniej do 24 sierpnia w Szopienicach, od 18 do 24 sierpnia w Szopienicach i w okolicach Szopienic toczyły się walki powstańcze. Te ugrupowania z Szopienic wyparte zostały przez Niemców i znalazły schronienie w Zagłębiu Dąbrowskim. Zagłębie Dąbrowskie, jeszcze o tym powiemy, było takim naturalnym zapleczem dla powstań śląskich. Takim zapleczem była też Częstochowa i region częstochowski. To można by wymieniać ważne miasta, o niektórych miejscowości, o niektórych z nich będziemy mówili w trakcie dzisiejszego spotkania. Po zakończeniu I wojny światowej na terenie miasta został odsłonięty taki obelisk, kamień, głaz wielotonowy, gdzie umieszczono nazwiska Częstochowian, którzy zginęli w latach 1914-1918, walcząc o Polskę. Na terenie miasta znajduje się na wszystkich cmentarzach, mówię o cmentarzu Kule, cmentarzu Świętego Rocha, cmentarzu Rakowskim, cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim i cmentarzu na Stradomiu. Na wszystkich tych cmentarzach znajdują się groby, pojedyncze groby albo powstańców śląskich, tych, którzy zginęli w czasie powstań śląskich, albo weteranów, ci, którzy walczyli w powstaniach, a zmarli w późniejszym czasie. Częstochowa, jak już wspomnieliśmy, tu możemy obserwować zdjęcia z epoki, która zahaczała o powstania. Jest to czas kilka lat przed 1919 rokiem. Tak wyglądała Częstochowa, widok z Jasnej Góry. Częstochowa, jak już wspomnieliśmy, była bezpośrednim zapleczem. Jedna z historyczek powiedziała nawet, że była taką bramą dla Śląska do Polski. No i tu można się zgodzić. No taką bramą też było Zagłębie Dąbrowskie. Jak ważna była Częstochowa dla Śląska, dla powstań śląskich, świadczy to, że tutaj powstały liczne komitety niesienia pomocy dla Górnego Śląska. Komitet ten później zmienił nazwę na Komitet Obrony Śląska. Powstał komitet plebiscytowy.
Tutaj przez jakiś czas urzędowały pod dowództwem porucznika Kazimierza Malskiego. Urzędowali dowódcy Polskiej Organizacji Wojskowej Głównego Śląska. Tu też został utworzony pierwszy pułk strzelców bytomskich. Za chwilę będziemy mogli zobaczyć te miejsca, o których jest mowa, gdzie te rzeczy się działy. Miejsca, ludzie i wydarzenia. Wybuch pierwszego powstania śląskiego, jak już powiedzieliśmy, mimo że był sprowokowany przez Niemców, trwał bardzo krótko, odbił się szerokim echem w Częstochowie. Na wieść o pierwszym powstaniu tłum Częstochowian, a także Górnoślązaków, którzy w tym czasie przybywali w Częstochowie, zwołał wiec. Ten wiec ruszył w kierunku Jasnej Góry i tam zakończył się. Postulowano i żądano wręcz, żeby Polska wystąpiła, rząd polski, żeby wystąpił w obronie Górnego Śląska, żeby Wojsko Polskie też wzięło udział. Pamiętamy o tym, że 1919-1920 Polska była zaangażowana w inny konflikt na wschodzie, w wojnie z Rosją bolszewicką. Ten Komitet Obrony Śląska, o którym mowa, działał też w czasie drugiego powstania śląskiego. Drugie powstanie śląskie już miało szerszy wymiar. Powstańcy walczyli w 7 powiatach Górnego Śląska. Rozpoczęło się równo rok po wybuchu pierwszego powstania śląskiego, 18 sierpnia. I też powodem był terror niemiecki. Terror niemiecki, który swój szczyt osiągnął podczas oblężenia Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Katowicach. Przez 3 godziny członkowie tego komitetu bronili się, a jak im zabrakło amunicji, zostali mocno poturbowani. Dwóch z nich straciło życie i to był powód. Mówimy tutaj o akcji bojówek niemieckich wobec tego Komitetu Plebiscytowego, Polskiego Komitetu Plebiscytowego, i to był główny powód wybuchu drugiego powstania śląskiego. No też ten terror niemiecki na terenie Górnego Śląska tężał, wzrastał w związku z informacjami, które docierały do Niemców o sytuacji na froncie wschodnim. 18 sierpnia, parę dni wcześniej, bolszewicy podeszli pod Warszawę i Niemcy mogli pozwolić sobie właśnie na więcej, wiedząc, że Polacy mają kłopoty na wojnie z bolszewikami. Drugie powstanie śląskie zostało przerwane wskutek decyzji Międzysojuszniczej Komisji. Członkowie Ententy, wojska francuskie, brytyjskie i włoskie, które stacjonowały na Górnym Śląsku, doprowadziły do przerwania walk. Niemcy poszli na ustępstwa, utworzono mieszaną policję plebiscytową, polsko-niemiecką, i do maja następnego roku, czyli 1921, był na względny spokój na terenie Górnego Śląska. Oczywiście brutalność bojówek niemieckich nadal występowała, ale nie była już tak powszechna jak wcześniej.
W marcu 1921 roku ogłoszono wyniki plebiscytu na Górnym Śląsku. Plebiscyt, który miał zadecydować o podziale ziem. Część ziem Górnego Śląska miała należeć do Niemiec, a część do Polski. I właśnie w obawie przed niekorzystnym dla Polski podziałem Górnego Śląska, bowiem 60% głosów zostało oddanych za Niemcami, a tylko około 40% za Polską. I w obawie przed niekorzystnym podziałem Górnego Śląska w nocy z 2 na 3 maja 1921 doszło do wybuchu trzeciego powstania śląskiego. To powstanie było najlepiej przygotowane. Wzięło w nim udział, oblicza się, że od 35 do 60 tysięcy powstańców. Wiadomo, że wojska powstańcze były to wojska ochotnicze, a wśród tych prawie 60 tysięcy powstańców walczyło 9 tysięcy ochotników z różnych ziem, z różnych stron Polski. Między innymi Wielkopolanie, którzy już byli zaprawieni w bojach z Niemcami, ale też z głębi docierali ochotnicy z głębi Polski, z Warszawy, z Łodzi. No i duża grupa częstochowian, powstańców z Częstochowy i ziemi częstochowskiej. Oblicza się, że było ich około 500. Mamy w ośrodku dokumentacji dziejów Częstochowy, mamy sylwetki, zdjęcia około 300 powstańców z Częstochowy i regionu częstochowskiego. Proszę Państwa, powiedzieliśmy o tym, że wybuch powstania spowodował oddźwięk w Częstochowie, że powstały te komitety. No i tu ten komitet niesienia pomocy dla Górnego Śląska miał swoją siedzibę właśnie w ratuszu. Wchodziło do niego skład tego komitetu, wchodziło wielu radnych częstochowskich, między innymi też prezydent Częstochowy, Bandkę Stężyński. Te osoby, a także liczni działacze i działaczki, bo też zobaczymy, powiemy sobie o kobietach, tworzyli prężnie działający komitet, też skład tego komitetu zmieniał się, zmieniali się członkowie zarządu komitetu, ale generalnie wiele ważnych postaci częstochowskich zasiadało w tymże komitecie. Zasiadało to może jest złe słowo, bo ci ludzie działali, tworzono, przeprowadzano na ulicach kwesty, Dzień Znaczka dla Górnego Śląska. Tym się zajmowały głównie kobiety z koła Polek. To koło Polek wchodziło w skład Komitetu Niesienia Pomocy dla Górnego Śląska. No i podczas największej kwesty w ramach tak zwanego Tygodnia Śląskiego na ulicach miasta kwestowało 60 kobiet. No też wśród kwestujących byli mężczyźni, ale przeważały kobiety. Organizowano koncerty, z których dochód przeznaczany był na pomoc dla Górnego Śląska. Organizowano przedstawienia teatralne. Zbierano pieniądze podczas seansów w kinach częstochowskich. Ten
No i przede wszystkim bardzo mocno w działalność pomocy dla Górnego Śląska zaangażował się Goniec Częstochowski, miejscowa gazeta, która codziennie drukowała informacje o datkach wpływających na pomoc dla Górnego Śląska. Koszary, częstochowskie koszary od 1918 roku, koszary 27 Pułku Piechoty, gdzie został utworzony pierwszy pułk strzelców bytomskich. Od 1918 roku do Częstochowy przybywali uchodźcy z Górnego Śląska, przybywali mężczyźni, którzy chcieli walczyć w Wojsku Polskim, wstępować do Wojska Polskiego i właśnie z nich utworzono na przełomie 1918 i 1919 roku najpierw batalion, a później pułk strzelców bytomskich. W skład tego pułku wchodzili też żołnierze, którzy należeli do 27 Pułku Piechoty, a byli górnoślązakami. Ich przerzucono po prostu do pułku strzelców bytomskich. I taka ciekawostka, w tym pułku też służył chłopak Sosnowca, słynny późniejszy śpiewak operetkowy Jan Kiepura. W tych koszarach, które teraz zajmuje Politechnika Częstochowska, mówię o budynku, stacjonował pierwszy pułk strzelców bytomskich. Ale też z tych koszar podczas trzeciego powstania śląskiego będą uciekali za wiedzą oczywiście swoich dowódców, uzbrojeni, wyposażeni w broń, będą uciekali żołnierze, żeby przedostać się przez Herby na Górny Śląsk i walczyć razem z braćmi Ślązakami. Jak już powiedziałem, liczne komitety, które nie tylko pomagały walczącym, ale też pomagały uchodźcom z Górnego Śląska. Tutaj o dotacje dla tych, którzy po upadku pierwszego powstania śląskiego przedostawali się, czy drugiego powstania przedostawali się do Częstochowy, a było tych osób ponad 200, w tym spora grupa dzieci. O dotacje z magistratu częstochowskiego starali się m.in. Stanisław Nowak, doktor Stanisław Nowak, czy wiceprezydent miasta z ramienia Polskiej Partii Socjalistycznej Józef Dziuba, główny komitet opieki nad uchodźcami, utworzył w Częstochowie filię. W wyposażeniu miejsca, gdzie oni bytowali, a za chwilę zobaczymy to miejsce, będą to baraki na Stradomiu. Miejsce to wyposażał też Polski Czerwony Krzyż razem ze swoim prezesem Władysławem, doktorem Władysławem Wrześniowskim. Skład Komitetu Niesienia Pomocy dla Górnego Śląska, później Komitet Obrony Śląska, wchodziły kobiety, między innymi Sabina Pisarzewska, córka znanego w Częstochowie wcześniej lekarza, ginekologa, czy Leonia Rylska, która zawiadywała tutaj gniazdem częstochowskim Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Tych kobiet było znacznie więcej. Zobaczymy między innymi Halina Płodowska, nauczycielka gimnazjum imienia Sienkiewicza. W ogóle Sienkiewiczacy tworzyli bardzo spójną grupę, która działała
ramach komitetu, mowa tutaj o nauczycielach też, którzy wygłaszali pogadanki, nauczycielach i nauczycielkach, bo Płodowska, Halina Płodowska też bardzo mocno działała, szczególnie zasłużona była w opiece nad uchodźcami z Górnego Śląska. Józef Dziuba, o którym mówiliśmy, Antoni Kałczyński, dziennikarz Kuriera Częstochowskiego i Gazety i Gońca Częstochowskiego, niezwykle aktywny działacz plebiscytowy na terenie regionu częstochowskiego, ale też na Górnym Śląsku wyjeżdżał, często wyjeżdżał na Górny Śląsk. No i podczas jednego z wyjazdów o mało co nie przypłacił tego życiem, kiedy został pobity i wrzucony do jeziorka, pobity przez bojówkę niemiecką. Na szczęście przeżył i ze zdwojoną siłą działał nadal. Możemy spojrzeć, proszę Państwa, na twarze starszych uczniów gimnazjum Sienkiewicza. Wacław siedzi przy stoliku, Wacław Płodowski, który był członkiem komitetu razem ze swoją żoną Haliną Płodowską, był członkiem Komitetu Pomocy dla Górnego Śląska. Dyrektor Sienkiewicza. Należy wspomnieć, że liczna grupa Sienkiewiczaków, Trauguciaków, a także członków, uczniów Państwowego Seminarium Męskiego imienia Kościuszki brała udział w powstaniach, w III Powstaniu Śląskim. Sienkiewiczacy tworzyli nawet jeden z oddziałów w 8 Tarnogórskim Pułku Piechoty. Generalnie dużo młodych ludzi wzięło udział z Częstochowy i regionu częstochowskiego w powstaniach, szczególnie w III Powstaniu Śląskim. Działalność komitetów na terenie Częstochowy angażowali się też księża. Ksiądz Bolesław Wróblewski, który kierował parafią Świętej Rodziny, znany społecznik, patriota, odznaczony medalem niepodległości. Ksiądz Michał Ciesielski, który odznaczony za niezwykle aktywną działalność na rzecz przyłączenia Śląska do macierzy, został odznaczony Gwiazdą Górnośląską na wstędze górnośląskiej. Tych księży było więcej. Praktycznie tam, gdzie tworzyły się komitety czy podkomitety Komitetu Głównego Obrony Śląska. Mówię tutaj o Mstowie, Olsztynie, Kłobucku, Krzepicach, a przede wszystkim Kamienicy Polskiej. Tam wszędzie działania wspierali duchowni z tychże miejscowości. Sienkiewicz, powiedzieliśmy tutaj o Sienkiewiczakach, uczniach, nauczycielach, nauczycielkach, którzy działali na rzecz pomocy powstańcom, uchodźcom z Górnego Śląska. Ale też ważna jest sam budynek, gdzie w maju 1921 utworzono z inicjatywy Polskiego Czerwonego Krzyża i wspomnianego doktora Władysława Wrzesiowskiego, utworzono szpital polowy dla rannych powstańców. Władysław Wrzesiowski, prezes Polskiego Czerwonego Krzyża. Właściwie wszystkie szpitale częstochowskie niosły pomoc powstańcom. Trudno oszacować, ale to może być liczba ponad 300 rannych powstańców, którzy otrzymywali pomoc na terenie Częstochowy. Byli tu przywożeni z pola walki i
między innymi w domu księcia, w którym znajdował się szpital garnizonowy. Leczyli lekarze dr Wilhelm Mikulski, tutaj widoczny na czarnym mundurze na zdjęciu, naczelny lekarz, późniejszy wiceprezes Związku Powstańców Śląskich, dr Władysław Kal, który ruszył z Częstochowy, kierował ochotniczą kolumną sanitarną numer 1, która działała na terenie okolice Dobrodzienia, Olesna i Lublińca, Kochanowic też. Ta kolumna sanitarna, gdzie znajdowały się pielęgniarki, studenci medycyny, wozy taborowe, rozwoziła zaopatrzenie do szpitali polowych na terenie objętym walkami powstańczymi. Głównie to były okolice i te miejscowości przed chwilą wymienione. Doktor Kal później też był członkiem zarządu Związku Powstańców w Częstochowie. Tu go widzimy w mundurze weterana powstań śląskich z gwiazdą górnośląską przypiętą do kieszeni. Powstańców leczono też w szpitalu izraelickim. Szpital żydowski, szpital Towarzystwa Dobroczynności dla Żydów. Dyrektor tego szpitala, Ludwik Batawia, przyjął pod dach swojego szpitala około 100 rannych powstańców. To jest obecnie szpital na Zawodziu. Personel szpitala był mocno zaangażowany. Mowa tutaj o pielęgniarkach, lekarzach. W prasie częstochowskiej ukazywały się, proszę Państwa, nekrologi tych ochotników częstochowskich, którzy zginęli w walce. Na cmentarzu Rocha znajduje się kwatera powstańcza. Za chwilę zobaczymy groby w tej kwaterze, gdzie spoczywa 16 powstańców, w większości częstochowian, ale też kilku powstańców rodowitych górnoślązaków. A tu mamy baraki na Stadomiu, w których zdjęcie jest późniejsze, z lat 40., w których usadowiono uchodźców z Górnego Śląska. Tam żyli i dopiero w 1921 roku, po III Powstaniu Śląskim, większość z nich powróciła do swoich domów na Górnym Śląsku. Jak już powiedzieliśmy, w Częstochowie działał Związek Powstańców Śląskich. Tu mamy szansę oglądać ich na zdjęciu przed Katedrą Częstochowską. Związek Powstańców utworzono w 1924 roku. Co ciekawe, prezesem Związku Powstańców był Francuz Henryk Stalens, który jako dyrektor fabryki w Lublińcu w czasie III Powstania Śląskiego niósł ogromną pomoc dla powstańców śląskich. Tu go widzimy w garniturze wśród umundurowanych weteranów oddziału częstochowskiego Związku Powstańców Śląskich. Corocznie w kwaterze, w której spoczęli ochotnicy częstochowscy, odbywały się uroczystości. Każdego 1 listopada weterani powstań, członkowie Związku Powstańców Śląskich wraz z rodzinami uroczyście składali wieńce na terenie kwatery powstańczej. Ta kwatera wygląda obecnie tak, jak to widzimy na zdjęciach. A w 1971 roku dokonano odsłonięcia pomnika poświęconego częstochowianom, którzy walczyli i ginęli na Górnym Śląsku. Ten pomnik znajduje się na skwerze Solidarności w Częstochowie. Tu widoczny jest na zdjęciu właśnie z lat 70. Pamięci częstochowian, żołnierzy powstań śląskich, poległych w walce o wyzwolenie i przyłączenie Śląska do ojczyzny. Trzy płyty, które symbolizują trzy powstania, tak jak trzy skrzydła symbolizujące powstania, będące pomnikiem, znanym powszechnie pomnikiem.
który jest ustawiony w Katowicach. Dziękuję Państwu.